Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy bardzo łatwy przepis. Może nie szybki, ale bardzo łatwy i nie jest pracochłonny. Bo najwięcej czasu, co nam zajmie, to będzie to, że żeberka będą po prostu w piekarniku. Od czego zaczynamy? Tutaj mam kawałeczek z żeberek. Może być kilo, kilo 50. No ja ile tam uważacie. I teraz tak, do tych żeberek na samym początku. Ja mam tutaj żeberka położone na papierze do pieczenia, żeby po prostu nie brudzić sobie deski. Będziemy pierw je piec w piekarniku. Od czego trzeba zacząć? Z żeberek będziemy ściągać błonkę taką. O, mój piesek przyszedł, jak od razu, jak żeberka zobaczyłaś, tak? No, będziemy ściągać taką błonkę. O. Nie wiem, czy to widać. Trzeba podważyć po prostu nożem. O. Tutaj najlepiej wkładać nóż, gdzie jest kość. O. I trzeba będzie ściągnąć tą błonkę. O. Dobra. Błonka ściągnięta. I tutaj moglibyśmy to odkroić, ale ja zostawię, tutaj jest fajne mięsko, także nie będę tego odkrajać. I co będziemy robić? Przyciskamy czosnek przez praskę. Dajemy tyle czosnku, ile po prostu lubimy. My lubimy dużo czosnku, więc damy dużo czosnku. Przepis, który robię teraz, to przysłała mi Ania, jedna z widzek, właśnie na takie żeberka. Oczywiście ja troszkę ten przepis zmodyfikowałam, ale no już taka moja natura. Lubię gotować, ale lubię też zmieniać, coś tam sobie po swojemu robić, tak jak mi smakuje. Także nigdy to nie jest tak, że jak mam przepis, to on będzie cały czas taki sam, bo podejrzewam, że drugim razem jakbym robiła, to bym znów coś innego dodała. Po prostu uważam, że w kuchni trzeba się bawić przepisami i próbować. Także pozdrawiam Anię. Jak któryś z Was ma też jakiś fajny pomysł, przepis, przyślijcie zdjęcie, pokażcie, jak wygląda, jak żeście zrobiły. Może coś podpatrzę, coś ugotuję z Wami. Takiego, to wyjecie tak samo. Pokażemy innym, jak coś jest fajne. Dlaczego nie? Adres jest w opisie pod każdym filmikiem. Także u nas będzie to dużo czosnku. O. Do czosnku. U Ani oczywiście w przepisie było dużo mniej, ale ja rozumiem, że nie wszyscy lubią czosnek. Do tego dodamy troszkę oleju rzepakowego, tylko po to, żeby nam po prostu wszystkie zioła, które damy, sypkie, żeby nam się po prostu lepiej oblepiły mięsa. Takie dwie łyżki stołowe, nie więcej. O. Do tego Ania proponowała, żeby dać imbiru, ale nie mam, zapomniałam kupić po prostu imbir, więc wspomogę się. Tam była łyżeczka tartego imbiru, więc wspomogę się po prostu z takim suchym imbirem. Na łyżeczkę imbiru. To jest moja modyfikacja. Dam jedną czubatą łyżeczkę papryki słodkiej wędzonej. O. Do tego Ania mówiła, żeby dać rozmaryn, więc damy tak, płaską łyżeczkę rozmarynu. O. Do tego damy około łyżki sosu sojowego, ja dam jasnego. O. Ja tutaj mam sos o obniżonej zawartości soli. Tak, do tego dam zmielony świeży pieprz. Tak. I łyżeczkę płaską musztardy. Ja mam akurat Dijon bez dodatku cukru. O, nawet troszeczkę więcej. Dobra.
Teraz to wymieszamy. O. I natrzemy tym nasze żeberka. Dam może troszkę jeszcze soli, bo tak jak mówiłam, mój sos sojowy był bez musztarda, bez dodatku była cukru, a sos sojowy o obniżonej zawartości soli. I teraz nam zostało porządnie natrzeć tym naszymi przyprawami żeberka. Z jednej, z drugiej strony. Tak. O. I słuchajcie, ja będę piec żeberka. Ania pisała, żeby piec je w naczyniu żaroodpornym. Ale ja nie lubię sprzątać, później myć tego naczynia. Więc u mnie to będzie rękaw. Taki ten rękaw do pieczenia. O. Tak, daję tutaj resztę tych naszych przypraw. Zawiązuję. Z jednej i z drugiej strony. Gdy mięsko mam już zawinięte w naszą folię, tutaj takimi specjalnymi uchwytami, jak jest w tej folii, ja ładnie spięłam i będziemy wsadzać je do piekarnika. Także mówię, bardzo szybkie danie. O. Wsadzam do piekarnika zimnego i będę piec je w temperaturze około 170-180 stopni z termobiegiem, żeby były miękkie. Ile będziemy piec? Tak jak mówiłam, w temperaturze około 170-180 stopni. Ja tak myślę, że ten kawałek około 1,5 godziny, ale to jest różnie. Naprawdę trzeba sprawdzać. Są świnki, tak jak mówiłam, mówiłam na wcześniejszych filmikach, są takie żeberka, które dojdą, już nam będą dobre, gdzie będzie przykładowo godzina 10, a nieraz jest i godzina 40. Naprawdę jest to bardzo różnie, dlatego nie podaję takiego czasu, że ma być to godzina 30. Nie, nie podaję. Ja swoje sprawdzę za godzinę i za 30 minut. Będę po prostu zaglądać, żeby one się nie przypiekły, tylko mają być miękkie. Także widzimy się za 1,5 godziny. Minęła godzina, słuchajcie, 40 minut. Ja dałam 180 stopni, później troszeczkę zmniejszyłam do 170, bo bałam, że mi się przepali. Zacznie przypiekać, zaczną się za bardzo przypiekać żeberka. Gorące. Odcinam tylko górną warstwę folii. Dolną zostawiamy. O, robimy z tej folii tak jakby taką brytwankę. No. Nie wiem, czy to widać dobrze, czy nie. O, może was trochę przybliżę? Dobra. I teraz tutaj mam malutką łyżeczkę płaską miodu. Do tego dodałam małą łyżeczkę płaską sosu sojowego, jasnego. I trzy łyżeczki soku z cytryny. Jeżeli lubicie bardziej słodkie, no to trzeba troszkę dodać więcej miodu. My nie lubimy tak słodkich. Smaruję. O. I słuchajcie, i włożymy to jeszcze na około 20 minut.
na tak 200 stopni z termoobiegiem, ale tak mniej więcej, po prostu patrzmy, żeby się troszkę przyrumieniło, ale żeby się nam nie spaliło. O, bo daliśmy tu miód, a miód wiadomo, że będzie bardzo szybko się palił. Pachnie, poezja. Także wstawiam do piekarnika, do nagrzanego piekarnika. Widzę się z wami po 15 minutach. Słuchajcie, zapach tych żeberek i one wyglądają tak świetnie, że szok. I już wam mówię, co robię. Żeberka przełożę na talerz taki. No i każdy, kto będzie siedział przy stole, po prostu będzie sobie odkrajał taki kawałek, na jaki będzie miał ochotę. Bo właśnie o to to chodziło. Były jeszcze 15 minut i dałam na 200 stopni. Nie, muszę wziąć jeszcze jakiś widelec, żeby podważyć, żeby to ładnie wyglądało na talerzyku. O, mięciutkie są bardzo. O, jest. Jest. Tutaj jest wytopiony sam tłuszcz z żeberek. Coś fantastycznego, zaraz przekroimy. Chociaż kawałek, no. Trzeba spróbować, prawda? Nie wiem, z tej strony zaczniemy? Zobaczymy. Patrzcie, to normalnie odchodzi. Mięsko odchodzi od kości. O. Patrzcie. Naprawdę. Gorąco jest, ale jest pyszne. Pycha. Polecam, bo naprawdę przepis Ani jest pyszny. Pyszny. Ukroimy jeszcze kawałeczek. Ta skórka tutaj taka się zrobiła fajna, naprawdę. No nie wiem, jak mam to pokazać, ale... O, taka gorąca. Ale musicie uwierzyć na słowo. Po prostu żeberka są pyszne. O. Kości wychodzą. Patrzcie. Przepraszam, że mam całą buzię jedzenia i mówię, ale jak się przepis wam podobał, to poproszę o łapkę w górę. Wezmę te kości i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa.